Radio Tłumaczyć uznanej Republiki Górskiego Karabachu. Jutro, przypominam, jest 9 maja na obszarze poradzieckim. W niektórych krajach jest to cały czas właśnie ten dzień, który jest obchodzony jako rocznica zwycięstwa w II wojnie światowej, jako dzień zwycięstwa. A dodatkowo to był dzień, kiedy siły ormiańskie w 1992 roku zajęły dość ważne miasto w Karabachu. I Karabach, przypomnijmy, należący formalnie do Azerbejdżanu, faktycznie jest od ponad 20 lat pod kontrolą Ormian. I to, że tam się Paszynian wybiera i jutro tam będzie ten dzień zwycięstwa świętować, świadczy o tym, że tutaj nawet również w tej kwestii zmiany kursu nie będzie. To jest jednocześnie będzie takie zapewnienie, że jesteśmy z wami, do tych Ormian karabaskich, którzy mieli prawo się poczuć też zaniepokojeni tym, że takie zmiany się dokonują i być może obawiali się, że one się dokonują ich kosztem. Również też Azerbejdżan oczywiście czeka na pierwsze wypowiedzi, deklaracje dalej idące nowego premiera. Czy stać będzie Paszyniana na głębszą współpracę z Zachodem? Myślę tutaj o Unii Europejskiej. Z Brukseli już popłynęły też gratulacje na ręce Paszyniana za to, że został premierem. Natomiast czy rzeczywiście może powrócić do ściślejszych więzi między Armenią a Unią Europejską? Tu możliwości są. One są wytyczone przez umowę partnerską, podpisaną zamiast umowy stowarzyszeniowej, tak troszkę nagroda pocieszenia. Armenia tę umowę podpisała w zeszłym roku jesienią, ona została ratyfikowana i tam jest cały szereg rozmaitych pól współpracy rozrysowanych, które trzeba po prostu teraz zapewniać treścią, implementować te porozumienia, które są w ramach tej umowy partnerskiej przewidziane. I Paszynian na spotkaniu z ambasadorami Unii Europejskiej w Erywaniu powiedział, że też w tej dziedzinie zamierza dotrzymywać zobowiązań, nie kosztem Rosji, która jest tutaj ważna dla nas, istotna, kluczowa, ale oczywiście ta umowa partnerska, która troszkę tam to pole niewielkie manewru Armenii rozszerza o ten zachodni wektor, że też oczywiście on będzie dotrzymywał. I tutaj punktem docelowym jest zniesienie wiz, czyli uzyskanie takiego statusu, jaki mają Gruzini podróżując w wyjazdach krótkoterminowych do Unii Europejskiej, gdzie od zeszłego roku tych wiz nie potrzebują. To jest taki cel w tej chwili dla Armenii i Armenia będzie na pewno w tym kierunku również pod kierownictwem Paszyniana dążyć. Czy Paszyniana będzie stać na to, żeby polepszyć relacje ze swoimi sąsiadami? Myślę tutaj o Turcji czy o Gruzji. Z Gruzją też chyba nie są to najlepsze relacje. Z Gruzji popłynęły bardzo ciepłe słowa i oczywiście kwestia mniejszości ormiańskiej w Gruzji jest taką kwestią, która bywa drażliwa, ale tutaj relacje są oczywiście w miarę poprawne, jeśli porównamy z innymi sąsiadami. Z Turcją w 2009 roku zostały podpisane w Zurychu protokoły, które po ratyfikacji miało nastąpić uznanie wzajemne dyplomatyczne i otwarcie granicy. Ratyfikacji nie nastąpiło i Serzh Sarkisian jeszcze jako prezydent jakiś czas temu on wycofał z sejmowej zamrażarki, parlamentarnej zamrażarki porozumienia te protokoły, mówiąc, że jeśli się sytuacja zmieni, to do nich można wrócić. No w tej chwili nie widać takiej możliwości, ale relacje z Turcją są pewnym sensie funkcją konfliktu karabaskiego, bo to jest najistotniejsza sprawa dla Armenii. Wydaje się, że przed Paszynianem też dużo zadań, czy dużo pracy i pogłębiająca się zapaść gospodarcza i coraz większy odsetek pracowników opłacanych poniżej oficjalnego minimum. Największym problemem dla Armenii jest migracja, to, że Ormianie wyjeżdżają, ten kraj się coraz bardziej wyludnia. Nawet spotkałem się z szacunkami, że liczba mieszkańców Armenii spadła poniżej 2 milionów. No, mówi się, że jest 2,5-2,800, być może jest około 2,300-2,5 miliona, to jest bardzo mało. Ormianie mają bardzo liczną diasporę i więcej Ormian mieszka poza Armenią niż w Armenii. I ten ruch w jedną stronę cały czas się odbywa. Akurat zeszłoroczne wyniki były dość niezłe gospodarcze, natomiast to oczywiście zależy, z jakiego punktu wyjścia kraj startuje. Natomiast oczywiście w sytuacji blokady z obu stron, czyli ze wschodu, zachodu, zamkniętych granic z Turcją, z Azerbejdżanem, braku jakichś bogactw naturalnych, poważniejszych i tej kurateli rosyjskiej, tych aktywów na przykład w gospodarce i tego uzależnienia Armenii od Rosji, to bardzo ciężko o wygenerowanie jakiegoś wzrostu. Nawet jeżeli o troszkę ten eksport wzrasta, wzrósł w zeszłym roku, to oczywiście dla Ormian dobra wiadomość, ale startujemy z niskiego pułapu, więc cały czas rzeczywiście jest to biedny kraj i
tutaj na tym polu oczywiście każdy rząd ormiański, również rząd Paszyniana, będzie czekać dużo pracy. No właśnie, wiele, wiele pracy czeka nowego ormiańskiego premiera Nikola Paszyniana w dziedzinie poprawienia sytuacji gospodarczej, jak i też wyzwolenia się, chociaż częściowo spod rosyjskiej kurateli, ale to wszystko okaże się, czy uda mu się zrobić w najbliższym czasie. Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich, dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Bogumił Hussejnow, do usłyszenia. Powtórka programu. Na temat wniosku o udzielenie wotum nieufności wicepremierowi, ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu. Do Izby złożył go koalicyjny klub PSL Unia Europejskich Demokratów. Głosowanie w tej sprawie planowane jest na dziś rano. Uzasadniając wniosek, posłanka PSL UED Urszula Pasławska negatywnie oceniła działania resortu kultury od początku kadencji. Po raz pierwszy po 1989 roku mamy ministra, który nienawidzi kultury, unika ludzi kultury, często odwraca się do nich plecami. Po raz pierwszy w historii mamy ministra, który tak dalece nie szanuje pieniędzy podatników. Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej, zwracając się do wicepremiera Glińskiego, powiedział, że działania resortu kultury niepokoją część środowisk twórców i artystów. Pan przejdzie do historii Rzeczpospolitej jako główny cenzor, który zasiada w Ministerstwie Kultury. Jest pan człowiekiem, który przyjął pewną filozofię, która jest niezwykle skuteczna. Pan wymienia polskie elity. Ta nadgorliwość, ten rodzaj takiego braku tolerancji jest przerażający dla nas. Minister Piotr Gliński uznawał zarzuty opozycji wobec jego osoby za nietrafione i bezpodstawne. My tutaj chcemy rozmawiać racjonalnie ze społeczeństwem na ważnych sprawach i warto się odnosić do faktów. Tymczasem tutaj spotkały mnie głównie, ale nas także, ogólniki, jakieś przypadkowe asocjacje, pomówienia, psychologizmy. Głosowanie na sali plenarnej planowane jest na 9:00. Sejm omawia obecnie wniosek o wotum wobec marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wniosek złożyły kluby PO, PSL i Nowoczesnej. Są już pierwsze reakcje amerykańskich mediów na zerwanie przez Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego z Iranem. Według prezydenta USA dotychczasowe porozumienie nie przyniosło zamierzonych efektów, bo Iran nadal ma możliwość prac nad bronią nuklearną. Z Nowego Jorku Małgorzata Kałuża. Prawicowi komentatorzy są zdania, że prezydent Trump konsekwentnie realizuje obietnice wyborcze, a jego twarde stanowisko wobec Iranu wzmocni pozycję Ameryki na arenie międzynarodowej. Zapewnienie przez prezydenta Trumpa, iż jego decyzja jest ważnym krokiem do budowania bezpiecznej Ameryki, przysporzy mu zwolenników wśród amerykańskich wyborców. Lewicowe media zaś nazwały wystąpienie prezydenta Trumpa pasmem oskarżeń i zarzutów wobec Iranu. Nie było tam, ich zdaniem, propozycji konstruktywnych rozwiązań. Dużo niepokoju budzi fakt, iż ponownie zostaną nałożone na Iran sankcje i restrykcje gospodarcze, które objąć mogą również inne kraje. Komentatorzy lewicowej CNN obawiają się, iż ta sytuacja może doprowadzić do wzrostu cen ropy i światowego kryzysu gospodarczego. Pojawiły się obawy, że zerwanie porozumienia może okazać się początkiem poważnego kryzysu, nie tylko ekonomicznego. Może być to również zagrożenie dla światowego pokoju. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. W Cannes zainaugurowano 71. festiwal filmowy. W tegorocznej edycji tej imprezy obecna jest także polska kinematografia. Honorowy przewodniczący festiwalu amerykański reżyser Martin Scorsese powiedział: I'm very thrilled to be back here at Cannes. Jestem bardzo zaszczycony tym, że mogę być znów w Cannes, w tym miejscu, w którym wszyscy mamy tę samą pasję, jaką jest kino. Po czym zaprosił australijską aktorkę przewodniczącą jury Kate Blanchett, aby razem dokonali inauguracji imprezy. Tym samym uroczyście ogłaszamy festiwal w Cannes za otwarty.
Nie zabraknie polskich akcentów. O Złotą Palmę ubiegać się będzie czarno-biały obraz Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna. W kategorii pokazów krytyki filmowej będzie można obejrzeć Fugę Agnieszki Smoczyńskiej. Wśród wybranych filmów krótkometrażowych widzowie w Cannes zobaczą Trójkę Marty Pajek i innego Marty Magnuskiej z Łodzi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z Cannes wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W nocy w północnej połowie Polski zachmurzenie małe, nad ranem miejscami, głównie na Pomorzu, silne zamglenia. W południowej połowie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie, przez 11 na przeważającym obszarze, do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywiste. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej. Powtórka programu. Debata poranka. Jacek Liśniewicz, Gazeta Polska Codziennie. Marek Król, publicysta. Jedzie do nas Dariusz Grzęciński z Faktu. A my porozmawiamy o Sejmie, bo mamy gorący sejmowy tydzień i mają być obniżone uposażenia. Redaktor Król, czy powinny być obniżone uposażenia parlamentarzystom, czy nie? No, powiem szczerze, że te uposażenia nie są, są w Polsce najwyższe, natomiast ja rozumiem ten ruch po tej sprawie z premiami, ale... No, jestem populistą i ja wiem, że przeciętny człowiek, jak dowie się o zarobkach i dietach, bo to są dwa składniki tej dochodów poselskich, no to może go to trochę zniechęcić do polityków i do posłów, ale no, w trudnej jest opozycja, która jak słyszę ma zbojkotować i nie głosować w ogóle w tym głosowaniu. Także nie jestem entuzjastą tego typu posunięć, nie będę tego ukrywał, tym bardziej, że jak się patrzy na dochody posłów w Europie, już nie mówię o tych zachodniej Europy, no to naprawdę uposażenie naszych posłów nie wygląda najlepiej. Ja byłem przez krótki czas w Sejmie kontraktowym, więc wiem, że ile, jakie są koszty sprawowania tej funkcji poselskiej. W zasadzie to niewiele można na tym uzyskać, nic nie można uzyskać, prawdę mówiąc. Rozmawiamy na temat uposażenia, proszę Państwa, a właściwie obniżenia uposażeń parlamentarzystom, a do studia dotarł już Dariusz Grzęciński z Faktu. Witam serdecznie. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, ale majówka już za nami. Warszawa o poranku niestety jest miastem trudnym. Trzeba wcześniej wyjechać. Jacek Liśniewicz, co jeżeli chodzi o uposażenia? Powinny być obniżone czy nie? Czy to jest jakby też pewnie patrząc na to, to czy jak zwykle punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Politycznie rzeczywiście ruch obliczony na to, żeby zamazać w pamięci Polaków te sprawę premii, to jest oczywiste. Z punktu widzenia czy to dużo, czy to mało, no że rzeczywiście z jednej strony statystycznego Polaka gdzieś tam mediana zarobków to nadal jest minimalna krajowa, czyli 1500 zł. Dla większości Polaków podejrzewam kwota 9000 zł to jest abstrakcja totalna, więc no zawsze dla tej części będą to ogromne zarobki, z których jest co ciąć. Z drugiej strony no warto sobie też uzmysłowić, że no taki wiceminister, powiedzmy, który zarabia 6000 zł, no on odpowiada, jego każda decyzja administracyjna jest warta, podejrzewam, że kwotę taką, że no wystarczy, że on przekręci dwie takie decyzje w roku i jest, podejrzewam, ustawiony do końca życia. No, ale miejmy nadzieję, że... Więc lepiej by było, żeby z tej perspektywy lepiej by było więcej płacić, ale żeby było uczciwie. Mniej tak. Wodzić na pokuszenie. Miejmy nadzieję, że ludzie, którzy idą do służby publicznej, wszyscy mówią o tym, że ma to być służba, no więc nie ma się też co dziwić, że no, tym no, że jakby nie są mile widziane podnoszenia pensji, tak. Dariusz.
Mariusz Grzędziński co myśli na ten temat? Czy najmniej mile widziane są chyba sałowniczki wśród posłów i to nie tylko opozycji, ale i samego Prawa i Sprawiedliwości. No, Jarosław Kaczyński dokonał ruchu słusznego z punktu widzenia sondażowego, bo wiadomo, że w elektoracie kilka punktów na tym zyskał. Zgodzę się z tym, rzeczywiście te zarobki posłów w kwocie 9000 zł to dla większości naszego społeczeństwa wciąż kwota abstrakcyjna i tutaj jakakolwiek obniżka, czy mniejsza, czy większa, jest dobrze widziana. Natomiast no, wśród samych posłów tajemnicą Policznela jest, że wywołało to uczucia, no, nazwijmy to delikatnie mieszane, jakaś tam nawet forma buntu przez pewien czas dojrzewała, no bo jednorazowa obniżka aż o 20% to dużo. Wydaje się, że trochę jednak za dużo, bo też znowuż muszę zgodzić się z tym, rzeczywiście ludzie, którzy podejmują decyzje w sprawach wartych miliony, czasami miliardy złotych, zarabiające o wiele gorzej niż ich koledzy w sektorze prywatnym, no są wystawieni na zbyt duże pokusy przy tej kwocie zarobków, jaką dostawali, jaką będą dostawać teraz, i to będzie rodziło moim zdaniem sytuacji, zbyt wiele sytuacji niezdrowych, potencjalnie niebezpiecznych. Także troszeczkę za ostro w mojej opinii zagrał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze jest tak, że znaczy to jest historia, którą mi opowiadał jeden z polityków, czy jeden z wice chyba właśnie ministrów, że na spotkanie jedno, które jak rozumiem, o jednej z branż było spotkanie, no przyszedł facet, który miał buty droższe niż jego miesięczna pensja, tak, a zegarek miał taki jak, że on by musiał pracować na to cały rok, znaczy to jest jakby, to już po prostu rozjechało się tak bardzo, że to zależy pewnie od punktu widzenia, tak. Albo przesadził ten człowiek, chyba jest butami zegarkiem. Jeżeli z zegarkiem i zegarkiem, to w ogóle tak. W polityce kwestia drażliwa. Ale chciałam zapytać panów o, ponieważ mam bardzo wytrawnych dziennikarzy, o to, co się dzieje w polityce, bo media donoszą o bardzo ciekawych ruchach. Mianowicie dzisiejsza Rzeczpospolita pisze o tym, że Marek Jurek ma iść do wyborów samorządowych z Kukiz 15. Zaskoczenie, redaktor Król? No, Marek Jurek już kilka razy wykonał taką ostrą woltę. On jedni... Od początku, ja przepraszam, że przerwę, przypomnę czasy początków Sejmu, kiedy dzięki Majorkowi Jurkowi Wojciech Jaruzelski został prezydentem Polski. No tak. Tak, jest to postać takiego, tak się kreuje na osobę niezłomną i głównie jego pretensje skierowane wobec Prawa i Sprawiedliwości dotyczą spraw aborcyjnych i tego, że ten projekt społeczny jest z takimi oporami prowadzony przez Sejmie. No, można powiedzieć tak, że no jest to taki polityk dawnego typu, który jakby stawia pryncypia ponad efekty polityczne. Niestety polityka jest takim rzemiosłem i taką dziedziną, że trzeba kalkulować efekty, jakie uzyska się potem. Trochę mi on przypomina Balcerowicza, który wbrew społeczeństwu chciał przeprowadzać bardzo ostre reformy, a jeżeli społeczeństwo nie akceptuje tych reform, to tym gorzej dla społeczeństwa, rzecz jasna. I tak samo jest trochę, oczywiście to są z innej grupy politycy. I stąd te decyzje Jurka, byłego marszałka. Ja bym chciał go tylko przestrzec przed jednym. No, można mieć rację i polec zostać na placu boju jako przegrany polityk, więc mówię, moim zdaniem ideą istotną dla polityka jest to, żeby jednak wygrywać wybory, nie rezygnując z pryncypiów i zasad programowych, ale gdzieś trzeba jakiś złoty środek znaleźć i stąd ta jego postawa mnie troszeczkę niepokoi, bo może być takim w przyszłości, oczywiście może być takim nożem wbitym w obóz Zjednoczonej Prawicy. No, 10 lat temu tak się właśnie stało. Tak się stało. Pan przypomnijmy, Marek Jurek był wówczas marszałkiem Sejmu i wykonał bardzo ostrą woltę. Dariusz Grzędziński. Zgadza się. Jakby tutaj mam... Nie znam tekstu Rzeczypospolitej i to muszę od razu zastrzec. Natomiast trudno wyobrazić mi sobie, że Marek Jurek idzie pod rękę z Kukizem, dlatego że nie podoba mu się zbytnia, nazwijmy to, ociężałość PiS w kwestiach aborcyjnych. No w Kukiz 15 w dzisiejszej formie, bez narodowców, bez tych polityków, nazwijmy to, bardziej na
prawo, oferując zaostrzenie przepisów aborcyjnych, wydaje mi się abstrakcją, więc niekoniecznie ta kwestia w mojej ocenie popchnęła Marka Jurka w tę stronę. Co to było, nie wiem, trudno mi powiedzieć bez znajomości całości tekstu. Natomiast nie do końca zgodzę się z tym, że poszło tutaj o pryncypia w sprawie aborcji. Właśnie, tutaj chcę, odpowiadając na pytanie Dariusza Krzęcińskiego, a właściwie na tym mówi, że nie zna tekstu, zacytuję. W umowie były jasne sformułowania dotyczące startów naszych kandydatów. Niestety nie zostały one dotrzymane, mówi wiceszef prawicy Marian Piłka. Zauważa, że przykładowo w wyborach do Sejmu w 2015 roku działacze prawicy Rzeczpospolitej mieli zgodnie z umową znaleźć się na 8 miejscach we wszystkich 41 okręgach. Ostatecznie na tych miejscach zarejestrowano tylko 12 kandydatów. Działacze prawicy nieoficjalnie się skarżą, że PiS ogranicza środki na kampanię ich kandydatów. W dodatku miało dochodzić do przypadków nierozstawiania stojaków reklamowych z rogoplak prawicy podczas wyborczych konwencji wojewódzkich PiS-u. Z kolei przed wyborami prezydenckimi Andrzej Duda miał nie być zainteresowany spotkami z władzami partii. Okay. Więc te pryncypia... Czyli mam odpowiedź, nie pryncypia, a proza polityki. Znaczy tak, no bo Marek Jurek, jakby ktoś kiedyś w SFR chciał zrobić wzorzec Polaka, katolika, no to myślę, że Marek Jurek byłby głównym tam kandydatem, żeby się znaleźć w tym, jako ten wzorzec. No rzeczywiście postać z jednej strony rzeczywiście niezłomna, ale z drugiej strony rzeczywiście robiąca te rozłamy i rzeczywiście, no i pewnie jest możliwa taka kolejna wolta, tylko że Marek Jurek na tą chwilę jest europarlamentarzystą. No ale Zjednoczona Prawica jednak jest w Polsce, jego prawda? Oddziaływanie z całym szacunkiem, ale oddziaływanie Mariana Piłki na społeczeństwo jest jednak niewielkie. Oczywiście ja zauważam, z kolei można by zauważyć oczywiście, co mogłoby oznaczać pola współpracy, no na przykład pewna stosunek do Ukrainy, tak? Znaczy moim zdaniem to jest zbliżenie, to jest taka niechętna postawa wobec Ukrainy, antyukraińska rzeczywiście w tej prawicy Rzeczpospolitej, właśnie reprezentowanej między innymi przez pana Mariana Piłkę. No tam po prostu istnieje i to rzeczywiście może być punkt wspólny. To jest trochę tak, że jeżeli to nawet by się stało, no to i Kukiz 15 wygrałby wybory przyszłe, no to natychmiast Marek Jurek wykonałby ten sam manewr, tylko w stosunku do Kukiza i kolejna by była taka fala. Media również piszą na temat innych działań w polityce zakulisowych. Wczoraj Tygodnik Wprost doniósł, że Mateusz Morawiecki chce wypchnąć Solidarną Polskę, że tutaj chce dymisji Zbigniewa Ziobro, wręcz tak napisano, a generalnie ograniczyć wpływ. Czy jest to w ogóle możliwe? Bardzo ciekawe, ponieważ już ta kwestia pojawiła się przy rekonstrukcji rządu. Pojawiły się takie plotki, że minister Ziobro no jest bardzo ciąży nie tylko premierowi Morawieckiemu, ale prezydentowi. Także to jest przecież konflikt, który ujawnił pan prezydent Andrzej Duda między dawnymi kolegami blisko współpracującymi. No przecież Andrzej Duda był wiceminister sprawiedliwości, przypomnę. No tak. I tak naprawdę jest w jakimś sensie, mówię w cudzysłowie, wychowankiem Ziobry. To Ziobro go gdzieś tam niósł na plecach przez jakiś czas. No ale tak to było w polityce, że dochodzi do jakichś konfliktów, ale jeżeli takie procesy, jak tutaj wspomniałeś wcześniejsze, mam na myśli Marka Jurka plus Solidarna Polska się rozpoczną, no to mam wielkie obawy, czy ten obóz do najbliższych wyborów dotrwa. No to są takie destrukcyjne działania, a wyborca polski, każdy wyborca premiuje w miarę spójną, zjednoczoną koncepcję polityczną. Natomiast nie lubi, kiedy zawracamy mu głowę właśnie tym
że jeden polityk ma muchy w nosie, bo mu się nie podoba miejsce na liście, drugi z kolei nie lubi tamtego i tego. To jest pierwszy krok taki do destrukcji obozu rządzącego i to rodzi moje wielkie obawy. Miejsce Solidarnej Polski miałaby zająć Partia Wolni i Solidarny Kornela Morawieckiego. Takie są przynajmniej plotki dziennikarskie, bo obracamy się na zasadzie w sferze nieoficjalnych informacji. Czy jest to możliwe, Dariusz Szczęciński? To jeszcze nie partia, tylko w tej chwili stowarzyszenie. Prawda? Ja mam problem z tym tekstem, bo rzeczywiście możemy zgodzić się wszyscy co do tego, że panowie Morawiecki i Ziobro ze sobą nie przypadają i tam chemii nie ma. Mówiło się rzeczywiście o zawieszeniu broni, przynajmniej chwilowym, po rekonstrukcji rządu i o tym, że dla dobra obozu Zjednoczonej Prawicy będą ze sobą współpracować. Ale z drugiej strony mamy w tej chwili człowieka z partii Zbigniewa Ziobry, który walczy o największe miasto w Polsce. No i jak wyglądałaby w tej chwili sytuacja, w której Solidarną Polskę się odsuwa i wypycha poza nawias Zjednoczonej Prawicy, a do jesieni tego roku mamy kandydata tejże partii Patryka Jakiego walczącego o Warszawę. Coś tutaj, mówiąc kolokwialnie, się nie dodaje, coś się nie spina i ja nie bardzo wierzę w te pogłoski. Czy tak to byłby też o tyle samobójczy ruch? No bo zwrócę uwagę, że kolejny, o ile tutaj jest też konflikt, ale no, na przykład w Zjednoczonej Prawicy jest też cała formacja Jarosława Gowina, tak? Znaczy to jeżeli, dla której też pewną alternatywą są wolni i solidarni w razie czego, tak? Znaczy, czyli jeżeli wyrzucamy, jak rozumiem, Solidarną Polskę, no to pozycja Jarosława Gowina jako głównego szantażysty rządu no rośnie jakoś, no może sobie przepychać w związku z tym wszystko, co będzie, co mu się tylko żywnie podoba, więc wydaje mi się, że to by się było sadzanie no naprawdę na bombie, tak? Znaczy to jest tak, że chyba w polityce się czegoś takiego jednak nie robi. To jest też pierwszy sygnał, moim zdaniem, takiego odpływania. I to dotyczy nie tylko tej formacji, ale wcześniejszej, kiedy partia zaczyna się zajmować intrygami i rozrywkami wewnątrz. I wtedy ale to nie jest pierwszy sygnał. Pierwszy sygnał mieliśmy w momencie, kiedy Andrzej Duda zawetował ustawę zeszłego roku. I od tamtej pory w zasadzie Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się głównie samą sobą. Ja mam pytanie, czy śledzą panowie sprawę Stanisława Gabłowskiego, sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej? Doktora Gabłowskiego. Ja będę się upierał, tak samo jak kandydat na prezydenta też jest po doktoracie, gdzie niestety dziennikarze nie mają szacunku do tych tytułów. Oczywiście doktor Gabłowski, mi się wydaje, no, jest mózgiem takim finansowym i stąd często pojawiające się pytanie, które mnie męczy. Dlaczego Platforma Obywatelska nie może się pozbyć sekretarza, tak jak się dzieje w partiach na Zachodzie, sekretarza generalnego, w momencie, kiedy politykowi się stawia tak poważne zarzuty, jak doktorowi Gabłowskiemu, no to i posłowi, i sekretarzowi generalnemu, to partia natychmiast go dymisjonuje. Po prostu no, to jest taki trochę instynkt stadny wtedy we wszystkich partiach na Zachodzie, a żeby ratować całość, no niestety trzeba pewien taki robiący wrzut usunąć, ale jednak tego nie można zrobić, ponieważ Gabłowski, moim zdaniem, w pewnym sensie myśmy go nie doceniali, bo eksponowany był Schetyna, ale w sensie takich powiązań biznesowych odgrywał większą rolę niż Schetyna i był takim totą fackim do wykonywania różnych i operacji finansowych, mi się wydaje, też pozyskiwanie środków na kampanię wyborczą. I wczoraj pojawiło się też takie pytanie w telewizji TVP Info, mnie pytano, czy Gabłowski zacznie, mówiąc kolokwialnie, sypać. Ja mówię, to jest nie ten zawodnik, ponieważ w momencie, gdyby do tego doszło, to natychmiast by stracił właśnie owo poparcie, ponieważ pewna formuła partii działa na zasadzie takiego zjednoczona wokół omerty, czyli takiego milczenia na temat różnych przekrętów, które łączą i łączą w okresie, kiedy sprawowała władzę. Trudno sobie wyobrazić, żeby Stanisław Gawłowski był ojcem chrzestnym, biorąc pod takiego jego dobroduszny wygląd. Prawda, tutaj się Dariusz Krzęciński uśmiecha. Wygląd czasami może zmienić, jak wiemy, prawda? Ja już zupełnie serio. Jest w tej chwili wskazana w partii osoba pełniąca obowiązki Stanisława Gawłowskiego, czyli nie jest tak, że on za krat dalej jest tym sekretarzem Platformy.
To raz, a dwa, musimy sobie powiedzieć jasno, ile dla partii politycznej znaczy polityk, znaczy osoba, która potrafi zorganizować środki pieniężne, która potrafi zorganizować pieniądze, przynieść te pieniądze do partii. Najlepszym przykładem tego jest współpracująca z Platformą Nowoczesna, która bez Ryszarda Petru na czele, no widzimy w jakim kierunku zmierza i jakbyśmy bardzo nie wyśmiewali jego wpadek, jego przejęzyczeń, jego nieznajomości historii, etc., 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 on był jednak człowiekiem, który potrafił zorganizować środki pieniężne na bieżące funkcjonowanie. Bez nich każda partia ginie. To wszystko zależało od niego. Zabrakło Petru. Można powiedzieć, dziś no, Nowoczesna jest, ale jakoby jej nie było. Podobnie jest z Gawłowskim i z Platformą, więc to nie jest tak, że partia tak łatwo może odciąć się od człowieka, któremu tyle zawdzięcza i być może w przyszłości jeszcze będzie zawdzięczać, bo póki co nie został skazany i tak naprawdę nie wiemy, jak ta sprawa się zakończy, prawda? No śledzimy, są zarzuty, są poważne, ale co będzie dalej, no w tej chwili trudno przewidzieć. Marek Król, bardzo serdecznie dziękuję. Dariusz Gliziński, również dziękuję. Jacek Gliśniewicz. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Czas na dyskusję. W studiu dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam. Paweł Majetkowski, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle. Paweł Pelc, radca prawdy. Dzień dobry, witam. Szanowni państwo, dzień wolności hipotecznej, hipotetyczny można powiedzieć, dzień wolności hipotecznej przypada właśnie dzisiaj. 8 dzień maja mamy 2018 roku. Wygląda na to, że prawie pół roku przeciętnie Polak musiał pracować na to, żeby uregulować wszystkie zobowiązania związane właśnie z takim zadłużeniem. No, niezwykle długo, pani doktor. No ale krócej niż w latach poprzednich. Rzeczywiście. Te dane pokazują, to że... To wynika pewnie z tego, że więcej trochę zarabiamy, prawda? I być może z jednej strony trochę więcej zarabiamy, a z drugiej strony myślę, że koszt pozyskania finansowania na mieszkanie, kredytu hipotecznego, kredytu mieszkaniowego pewnie jest w tej chwili niższy. Przypomnę, że przecież mamy dosyć niskie stopy procentowe. Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższają już od dłuższego czasu stóp procentowych, a one są taką bazą, takim punktem odniesienia dla banków, które definiują swoje oczekiwania, jeśli chodzi o pożyczanie pieniędzy, o koszt pożyczania pieniędzy. Więc wydaje się, że no, jest lepiej niż było, no ale jeśli chcemy mieć mieszkanie, to trzeba też zakładać, czy będzie to kosztowało. Paweł Majetkowski, człowiek, który się przez lata zajmował tą branżą. Tak, to prawda. Ja od razu pomyślałem, że mówimy tutaj o pewnej średniej dla osób, które już posiadają kredyt hipoteczny. Wydaje mi się, że jakbyśmy chcieli wskazywać takie hipotetyczne dni, to moglibyśmy powiedzieć, że wielu Polaków ma ten hipotetyczny dzień 1 stycznia, bo to jest dzień wolności od posiadania własnego mieszkania. Dobra, bo jeszcze ich nigdy nie było stać. No bo pamiętajmy, że kredyty mają osoby z klasy średniej. I tutaj naszym największym wyzwaniem jest chyba to, żeby te mieszkania mogły też kupić czy posiadać osoby o niższych dochodach. Ale rzeczywiście jest tak, że z czasem, jak mieliśmy ten kredyt kilka lat temu, to z każdym kolejnym rokiem zwykle jest tak, że ten koszt związany ze spłatą kredytu stanowi coraz mniejszą część w naszym położeniu życia domowym. Więc rzeczywiście jest tak i wydaje mi się, że w najbliższych latach ten dzień wolności hipotecznej dla tych, którzy już spłacają, będzie wcześniej, może być portańskie. No to prawda, panie Paweł Pelc, że to jest, powtarzam, to się mówi najtańsze, tak naprawdę, tak naprawdę, może w pewnym sensie opłaca się po prostu wziąć mieszkanie, tak, no lepiej kupić mieszkanie i spłacać własną... Takie głupoty pierwsze, że kredyty, pamiętajmy, mają osoby z pracy średniej, jak to dużo zarabia, to nie musi mać kredytu, to nie jest praca średnia, ale... Pamiętajmy o tym, że kredyty mają... Ja wcale tego nie słucham, ale nie ma to... O co chodzi? Przejrzysty je sprzedawać i też w sposób bardziej przejrzysty i ostrożny mogą obciążać klientów kosztami związanymi właśnie z kredytami hipotecznymi, także tutaj poziom ochrony
konsumentów jest znacznie wyższy niż w przypadku pozostałych rodzajów kredytów. Oczywiście jest pytanie, na ile konsumenci rzeczywiście z tej ochrony są w stanie skorzystać i dzięki temu uzyskać niższe koszty finansowania. Natomiast dostępność kredytu hipotecznego umożliwia właśnie posiadanie mieszkania na własne, więc to jest bardzo, bardzo pozytywne. Zalegając na kontekście, doktor, jeśli mogę, bo posiadki w moim nazwisku włożyć, bo panowie tu wyraźnie powiedzieli, także posiadać mieszkanie. No właśnie, to jest, myślę, chyba błąd w naszym myśleniu polskim, bo rzeczywiście Polacy lubią posiadać mieszkanie szczególnie, a to oznacza, że jesteśmy zdecydowanie mniej mobilni, a świat wymaga, żeby się zrealizować. Trzeba tutaj zapracować, no, żeby to dobra, rodzina się ruszyła, żeby ludzie chcieli, żeby lepsza praca jest niż niedaleko. A może i bardzo daleko, natomiast właśnie to byśmy zainwestowali dość duże pieniądze, to nas bardzo dużo kosztowało, kosztuje, bo spłacamy kredyt, to po prostu się z tego miejsca nie ruszymy, a możliwe, że wielką szansą dla nas, dla naszego życia, nie tylko zawodowego, ale dla naszego życia, jest przeniesienie w inne miejsce, gdzie jest właśnie fajna praca, fajne warunki, więc ja bym była naprawdę bardzo ostrożna. Mówimy o tym, że wreszcie będzie można posiadać mieszkanie, bo myślę, że musimy dojrzeć do tego, że może wcale nie jest tak fajnie posiadać mieszkanie, może fajnie jest właśnie być takim elastycznym, móc zmieniać miejsca zamieszkania, miejsca pracy. Nie tylko w Polsce, młodzi ludzie dzisiaj myślą o tym, żeby sobie robić przerwy, skończyli studia, zaczęli pracę, popracowali 2-3 lata, a może teraz weźmie rok urlopu, pojeżdża po świecie. Trudno, chyba że ludzie sobie się przyjęli na siebie obowiązek spłacania, ale ja myślę, że po prostu musimy powoli zacząć myśleć troszkę w innych kategoriach. Cieszę się, że mam tę okazję, aż wydaje mi się, że akurat jak ktoś jest studentem, to chyba niekoniecznie ma zdolność kredytową. Ja nie mówiłam o studentach. Przerwy po studiach. Nie, powiedziałam, że po studiach popracują 2-3 lata i chcą sobie zrobić tę przerwę. Ale to jakby też pewnie te 2-3 lata, to na początku to ta zdolność kredytowa jest bardzo mała, ale chodzi mi o co innego, że właśnie dotknęła pani sedna problemu. Znaczy, jaki mamy główny problem w kraju, przy różnych okazjach o nim mówimy zawsze, to jest problem demograficzny, czyli to, że rodzi się za mało dzieci, a do tego jeszcze te osoby najaktywniejsze z Polski wyjeżdżają i jakoś nie bardzo możemy je skłonić do powrotu. Stąd mamy te wszystkie 500+, mieszkanie plus i tak dalej. To jest właśnie konsekwencja tego głównego problemu, który został przez obecny rząd zidentyfikowany, ale on też był identyfikowany przez poprzednie rządy, aczkolwiek nie było tak daleko idących zmian. Natomiast stabilizacja w postaci możliwości nabycia mieszkania, posiadania go, jakby rozwiązuje te dwa podstawowe problemy. Wtedy łatwiej jest mieć dziecko na własnym, a po drugie łatwiej wtedy szukać pracy w kraju, a nie szukać jej gdzieś za granicą, skąd pewnie już się nie wróci. Będzie się pracowało dla obcych, a nie tutaj. Więc wydaje mi się, że właśnie wszystkie rozwiązania, które ułatwiają posiadanie mieszkania na własność, są najistotniejsze. Stąd na przykład też istotne jest, że jak jest ten program, który mówi co prawda o mieszkaniach na wynajem, ale on ma ten komponent, który też pozwala nabywać je na własność. Także to też jest bardzo istotne. Chciałoby się użyć w tym momencie ulubionego powiedzenia radiowców. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale dwie osoby jednocześnie zgłaszają się do odpowiedzi. Ale akurat mogą to Państwo zobaczyć na stronach www.polskieradio.pl. To my jeszcze ostatnio się wystarczy. Można naszą audycję oglądać, proszę Państwa, na żywo, proszę sprawdzić. Paweł Majtowski. Tak, no jeśli dobrze zrozumiałem, co powiedział mój przedmówca, to chodzi mu o to, że jak jesteśmy zmuszeni do spłacania kredytu hipotecznego i to brzemię tam nad nami siedzi, to przynajmniej nie wyjedziemy z Polski. To zupełnie stać nas na kredyt hipoteczny, czyli on jest tak tani, że możemy sobie na niego pozwolić, możemy kupić mieszkanie. Jesteśmy w stanie jeszcze odłożyć, bo tak jak tutaj zaczęliśmy naszą dyskusję od tego, że mniej niż połowa dochodów idzie na jego obsługę i spłatę, a całą resztę mamy na inne potrzeby, tak dlatego dodamy jeszcze te 500 plus inne programy, to warto
zostać w Polsce. Ja co do mobilności całkowicie z panią doktor się zgadzam, dlatego rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem bardzo mało mobilnym i mówiąc o mobilności wcale nie mówimy o wyjeżdżaniu za granicę, bo ta idealna praca ona może być 200 km od miejsca, gdzie mieszkamy. Taka migracja wewnętrzna. To mieszkanie, myślę, że bo jeszcze mamy dzisiaj o samochodach rozmawiać, tak. Mamy takie, ja to nazywam narodowy fetysz, mamy kilka takich narodowych fetyszów, mieszkanie jest jednym z nich. Dobry samochód. Tak, dokładnie, jeszcze jest kilka, to może będziemy o nich rozmawiać przy okazji innych programów, ale rzeczywiście tak jest. Jest to, w mojej opinii jest to efekt tego, że żyliśmy przez bardzo wiele lat w biedzie i próbujemy sobie odbić teraz te nasze trudne lata tym, co uważaliśmy za bogactwo w tych trudnych czasach. Ja mam wielu znajomych w Niemczech i osoby, które bym powiedział są na poziomie takiej niższej klasy średniej, w ogóle nie myślą o kupowaniu mieszkań. Tam po prostu wynajmowanie mieszkania to jest pewien standard. Kiedy znajdujemy lepszą pracę w innym miejscu, przenosimy się, tam wynajmujemy mieszkanie i rzeczywiście jest to zupełnie inne myślenie niż to, które mamy u nas. Ale też uważam, że te potrzeby, o których powiedziałem wcześniej, czyli taką potrzebę stabilizacji wynikającą choćby z elementów takich historycznych, to trzeba to rozumieć. No i rozumieją to też instytucje finansowe. Także myślę, że nie uciekniemy od tego, bo tego rodzaju postawy nie takich postaw nie da się zmienić w kilka lat. To są postawy, które się zmieniają przez pokolenia. Więc własność mieszkania będzie jeszcze przez wiele, wiele lat, nawet chociaż jeśli byśmy chcieli naprawdę, żeby było inaczej, będzie takim jednym z elementów, który będzie bardzo ważny dla polskiej rodziny. Ale zdaje się, że rządowa filozofia, a propos rządowych programów, pan Paweł Belz o tym wspominał, właśnie idzie w tą stronę, by jednak tę mentalność trochę zmieniać i właśnie ma zakładać, że się trochę zmieni myślenie Polaków, by nie posiadać, tylko raczej no właśnie zwiększyć tę mobilność i wynajmować mieszkania na wynajem. To ja tylko dodam, to mają być mieszkania na wynajem, ale proszę zobaczyć, że przy każdej okazji mówi się z dojściem do własności. To ma być ten efektywny haczyk. Ma to być, ma to w głowach osób, które mieszkają w tych mieszkaniach, zlikwidować to poczucie takie, że my komuś płacimy zachęcy, pieniądze. Zachęcy, bo to nie będzie obowiązkowa opcja. Tak, znaczy moim zdaniem ta opcja jest droższa i moim zdaniem to się finansowo nie spina. To znaczy moim zdaniem ten element w najmniejszym stopniu się spina, bo to dojście do własności niestety w większości wypadków bardzo mocno podniesie koszt finansowania. Czy by się opłacało wtedy wziąć po prostu kredyt hipoteczny, tak, w tej sytuacji? Może tak. To zależy, ile nam rząd dołoży do tego wszystkiego, ale to są nasze pieniądze. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztof. Jeśli mogę, po pierwsze do pana Pawła, jeśli by to była prawda, to popatrzmy na Stany Zjednoczone, które kochamy miłością. Mam nadzieję, że wzajemnie. Pawła Pelca. Tak, przepraszam. I proszę popatrzeć, mamy tam przeciętnie duże rodziny, czyli rodzina posiada nie dwoje dzieci, ale 3+. Nie ma przywiązania do nieruchomości. Amerykanie są całymi rodzinami. Nie ma żadnego problemu, żeby posiadać dzieci, żeby być mobilnym, żeby jeździć za pracą. A więc to jest możliwe. Tylko my mamy po prostu inne podejście, inną filozofię, jakby właśnie tą strasznie silną potrzebę posiadania. To jest oczywiście wynika z bardzo wielu elementów, między innymi z takiej, no, z kultury, z której żeśmy wyrośli. To też wynika z jakby ta zdolność do mobilności z dużymi rodzinami. Wynika pewnie też z tego, że inny poziom rozwoju jest tej gospodarki. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie mam przyjaciół, którzy są w wieku już mocno emerytalnym, około 70 lat, mają bardzo piękne, ładne mieszkanie i oni zaczęli myśleć w zupełnie innych kategoriach. A może sprzedajmy mieszkanie, za te pieniądze, to będzie nasz kapitał, oczywiście jakiś kapitał, że tam oczywiście mają, ale za te pieniądze będziemy wynajmować, no bo sobie policzyli, ile przeciętnie jeszcze będą żyli, będziemy wynajmować jakieś też fajne mieszkanie, ale i tak zostanie nam sporo pieniędzy i to będzie szansa na to, żeby popodróżować po świecie. Więc zobaczcie Państwo, znaczy można myśleć, i to nie są osoby jakieś bardzo, bardzo zamożne, tak? To są rozwiązania dostępne dla wielu, mówiąc. Ale chodzi o to, że zaczynamy myśleć troszkę inaczej, tak? Że tych rozwiązań jest wiele, musimy dobrać do naszych potrzeb takie rozwiązanie, które nam najlepiej pasuje, tak? Paweł, 30 sekund. No, 30 sekund to trochę mało, ale po pierwsze nie należy zmieniać przyzwyczajenia.
leczonych rynek oparty też jest jednak na własności, on jest bardziej efektywny, bo tam jest bardzo dostępny i kredyt hipoteczny i sama możliwość sprzedaży mieszkań, czyli własność nie przeszkadza mobilności. Tak naprawdę. Natomiast zdecydowanie uważam, że własność zakorzenia i pozwala budować klasę średnią i właśnie społeczeństwo obywatelskie. I to jest to, do czego powinniśmy dążyć. Tak, mówmy o tym, no, w pewnym sensie to też jest wciąż oczekiwanie, choć poznaliśmy 2 maja projekt budżetu Unii Europejskiej, to wciąż czekamy na szczegóły. To wszystko będzie się oczywiście wykuwało w trakcie trudnych, żmudnych, wielogodzinnych negocjacji, kto ile dostanie i dokładnie na co, ale poznaliśmy pewne zręby tego budżetu, wiemy, na jakie mniej więcej polityki mają trafić określone środki. Minister Jacek Czaputowicz, szef polskiej dyplomacji, powiedział, że przygotowany przez Komisję Europejską projekt tego unijnego budżetu, przypomnijmy, chodzi o perspektywę 2021-2027, stanowi dobry punkt wyjścia dla dalszych negocjacji. Szef dyplomacji powiedział, że cięcia w budżecie nie będą tak wielkie, a Polska będzie miała możliwość skorzystania z nowych programów. Moje pytanie brzmi tak, czy rzeczywiście, jeśli dostaniemy mniej w ramach na przykład polityki spójności, to tam byliśmy przez lata największym beneficjentem, czy na przykład polityki rolnej z tego tytułu też sporo, bo Francji dostawaliśmy, czy nawet jeśli tam będzie mniej, jeśli tam trafi mniej trochę do polskiego, z tego tytułu trafi trochę mniej do polskiego budżetu, czy to rzeczywiście uda się w pewnym sensie nadrobić innymi politykami, innymi budżetami, czy innymi nowymi zadaniami, które będą planowane w tym budżecie? Pani doktor. No, bardzo trudno na to odpowiedzieć, ponieważ o pieniądze, proszę pamiętać, czy też w ramach naszej koperty narodowej polskiej, czy też w ramach tych pieniędzy, które będą dostępne dla wszystkich krajów na poziomie unijnym, na przykład jest taki olbrzymi projekt, olbrzymie pieniądze, przepraszam, w ramach projektu Horyzont 2020, gdzie jest rzeczywiście dużo pieniędzy na projekty związane z szeroko rozumianymi innowacjami, ale tam aplikują łącznie wszystkie kraje, tak? Więc ten, kto ma lepszy projekt, kto stworzył lepszą koalicję po to, żeby ćwierć zrealizować, ten ma szansę na sięgnięcie po te pieniądze. A więc po pierwsze jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądać ostatecznie nasza koperta narodowa, ile tych pieniędzy będzie. Na pewno wiemy, że będzie ich mniej właśnie z tego względu, że no, zasygnalizowano, że tak, polityka spójności to jest 7% mniej. No więc automatycznie u nas też pytanie, czy to będzie 7, czy 5, czy niestety więcej niż 7% mniej. I także polityka rolna 5% mniej. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, tak? Pieniądze europejskie, z których do tej pory żeśmy korzystali, jeszcze ciągle korzystamy w ramach tej perspektywy do 2020 roku, rzeczywiście pozwoliły na istotną poprawę sytuacji gospodarczej Polski. Ta przeciętna, przeciętny dobrobyt mierzony produktem krajowym brutto przypadającym na jednego mieszkańca Polski istotnie wzrósł. Przypomnę, że w momencie, kiedy startowaliśmy do Unii Europejskiej na koniec 2003 roku, PKB na głowę mieszkańca to było 46% średniej unijnej, dzisiaj jest to 68%, no dzisiaj na koniec 2016 roku, bo to są ostatnie dane, to jest 68%, a więc my w tym czasie naprawdę bardzo fajnie, żeśmy korzystali z tych pieniędzy i zużyliśmy je, jak widać, bardzo efektywnie, poprawiając dobrobyt nas wszystkich. Wczorajsza pierwsza strona Rzeczpospolitej, najnowszy raport MFW, który mówi o tym, że w 2017 właściwie osiągnęliśmy poziom Portugalii, 97% poziomu Portugalii, 2018 to pewnie będzie ten moment, kiedy będziemy po prostu równie bogaci w Portugalii. Tak, ale to oznacza, że automatycznie też wypadamy z tej grupy krajów o najniższych dochodach na głowę mieszkańca. Dodatkowo jeszcze efekt statystyczny w postaci wyjścia Wielkiej Brytanii, wyjścia bogatego kraju, który sprawi, że generalnie Polska automatycznie, statystycznie, teoretycznie wskoczy na wyższy poziom, prawda? Tak jest, więc to jest jedna z istotnych przyczyn, które trzeba brać pod uwagę, myśląc o tym, że jednak będzie tych pieniędzy mniej, co nie znaczy, że tych pieniędzy nie będzie. Jesteśmy też dużym krajem, a więc też w tym 1,3 biliona, prawie 1,3 biliona, jeśli oczywiście kraje członkowskie zgodzą się na podniesienie wpłat do budżetu z 1% dochodu narodowego brutto do ponad 1,1% no, ciągle tego nie wiemy. To jest propozycja Komisji Europejskiej. Trzeba będzie się bardziej dorzucać, skoro będzie jednego płacącego mniej, prawda? Tak. Więc to wszystko będzie trzeba, bo jeśli się okaże, że nie będzie tutaj konsensusu, nie będzie zgody, to będzie oznaczało też, że prawdopodobnie te cięcia będą musiały być mniejsze. Ja muszę powiedzieć, że patrząc na te propozycje już pod kątem takich kopert
kopert nie narodowych, ale kopert takich kierunkowych. Na co Komisja Europejska chciałaby ile pieniędzy wydać? Pamiętajmy o tym, że to wszystko, to rzeczywiście proces negocjacyjny się w tej chwili tak naprawdę rozpoczyna. Ma się zamknąć w maju przyszłego roku, więc to jest to olbrzymia przestrzeń czasowa na to, żeby o różnych rzeczach rozmawiać, dyskutować i o coś zadbać. Ale moim marzeniem jest to, żeby jak najwięcej pieniędzy było na to, co jest chyba tak naprawdę w przyszłości najważniejsze, czyli na projekty związane ze wspólnym rynkiem, z innowacjami, z cyfryzacją. A tutaj jest, na razie, przynajmniej w tej kopercie jest niespełna 190 miliardów na, pamiętam, 7 lat, 190 miliardów. Przy czym przygotujemy odpowiednie projekty, prawda, które będą pasowały. Oczywiście. No bo właśnie, szanowni panowie, to przechodząc do tego wątku, ja pamiętam, że w pierwszej perspektywie, z której my w pełni korzystaliśmy, bardzo dużo mówiło się o tym, że twarda infrastruktura, drogi i koleje, drogi szczególnie, to wszyscy zauważyliśmy, to jest nam potrzebne, to jest naturalny podkład pod rozbudowę gospodarki, ale potem mówiło się o tym, że w porządku, jeżeli to już jest, to w dużej części w Polsce rozwinęliśmy, to być może warto te unijne pieniądze, taka też była filozofia, mam wrażenie, wspólnoty europejskiej, przesunąć w stronę, właśnie może bardziej na przykład innowacyjności, czyli zasilenie takich mechanizmów, organizmów gospodarczych, które potem zaczną same się nakręcać, same funkcjonować. Drogi już są, ale potem w przyszłości ten efekt pozytywny, ta wartość dodana będzie wynikała właśnie z na przykład innowacyjności. Czy wy to zauważyliście? Czy coś takiego zaczęło funkcjonować? Ja bym jeszcze jedną taką generalną uwagę powiedział. To znaczy te spadki, o których rozmawiamy na poziomie być może 5-7%, to jest moim zdaniem i tak bardzo dobrze. Ja pamiętam polityków, którzy już 5 lat temu podczas negocjacji poprzedniej perspektywy mówili, to jest ostatnia tak duża perspektywa, którą mamy. Widać, że jeszcze tak naprawdę nie mamy do czynienia z takim skokowym spadkiem na przykład funduszy spójności związanych z tym, że przekraczamy już te poziomy w taki sposób, że jest zapaść. Tak? Znaczy nie tyle zapaść, ile po prostu dochodzimy do takiego momentu, kiedy te pieniądze będą się należały już komuś innemu, komuś, kto jest biedniejszy. I to jest perspektywa pewnie, znaczy dzisiaj pewnie musimy powiedzieć, że prawdopodobnie stanie się to w kolejnej perspektywie. Chociaż zobaczymy, pewnie powinniśmy sobie życzyć tego, żebyśmy jak najszybciej przekraczali te poziomy, bo jest to jednak z korzyścią. Co ten facet tak szczeka? Nie wolno dzielić na biedniejszych i bogatszych. Tak lekko, tak lekko, tak szczekająco? Przestań, przestań. To nawet nie wypada, a to się kształcił tyle dziad i nawet nie ma obycia.